22-24 czerwca. Do Ośrodka Kultury na specjalną akcję oddawania krwi zapraszali krwiodawcy, a na pikniku organizacji pozarządowych reanimowano społeczną aktywność i to wszystko działo się w ramach 12 dni gminy Brzeszcze. Ale największą i główną imprezą święta gminy był rodzinny rajd rowerowy. Na starcie 6 już rajdu rowerowego stanęło tym razem około 1200 rowerzystów. To więcej niż w roku ubiegłym, mimo że w tym samym dniu w dwóch innych miejscowościach w powiecie, Oświęcimiu i Osieku, również zorganizowano rajdy rowerowe. W Brzeszczach 23 czerwca jechały całe rodziny. Pedałowali młodzi i starzy, znajomi sprzed lat i ci, którzy znajomymi zostali 2, 3 i 5 lat temu, kiedy to spotkali się na rajdach. Pojawiło się też sporo nowych twarzy. Ci zaś, którzy przyszli na żółty peleton tylko popatrzeć, zapowiadali udział od przyszłego roku. W trasę rajdu wybrali się rowerzyści ze Stowarzyszenia Cyklista z Przecieszyna z prezesem Jerzym Borowczykiem. Przyjechali też do Brzeszcz cykliści z Żor i Stychów. Z prawie 20-kilometrową trasą całkiem nieźle radziły sobie maluchy, te większe. Te mniejsze zaś drogę pokonywały w siodełkach, a nawet w specjalnych powozach do roweru mamy albo taty. Tradycją już jest, że rajd rozpoczyna się w Parku Miejskim w Brzeszczach. Stamtąd w tym roku rowerzyści udali się ulicą Lipową w stronę Starobrzeszcz, osiedla Fińskich Domków i ulicą Białą dotarli do Łęckiej, by poznać trochę zakątków w Jawiszowicach i sołectwach wschodnich naszej gminy. Zielonymi duktami przemierzali tereny wokół stawów wędkarskich w Liczkowicach. Przez siedliska dotarli do Boru i stawów na Nasieleńcach. Dalej już ulicą Kolejową i Przemysłową kierowali się do mety na stadionie klubu sportowego Górnik. Czerwca. Nastąpił odbiór zadania realizowanego przez naszą gminę wspólnie z województwem małopolskim pod nazwą przebudowa skrzyżowania wraz z chodnikami oraz budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dworcowej. Całość zadania kosztowała 1 115 904 zł i została zrealizowana przez konsorcjum firm Eurowia Polska S.A. Mysłowice jako lider konsorcjum, przedsiębiorstwo robót elektrycznych Krebut L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków. Lipca. Zakończono przebudowę ostatniego odcinka ulicy Starowiejskiej. Koszty po połowie poniosło Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i gmina Brzeszcze. Zakres zadania na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską do sklepu Wies obejmował budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, przebudowę jezdni, przebudowę parkingu przed Domem Ludowym, przebudowę zajazdu autobusowego. 20 lipca. Zakończono przebudowę ulicy Przyłogi. Zadanie zrealizowało przedsiębiorstwo budowlano-remontowe Janmar, spółka cywilna Jan Kolber, Mariusz Kolber, Hocznia za kwotę 248 615 zł. Przebudowa ulicy Przyłogi w Brzeszczach zrealizowana została na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Polną. Obejmowała m.in. roboty ziemne, przebudowę gazociągu, regulację urządzeń podziemnych, podbudowę, ławy, krawężniki długości 585 metrów, ściek długości 283 metrów, nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, kanalizację deszczową. 26 lipca. Odbiór mieszkań socjalnych. W tym dniu odebrano inwestycję związaną z przekształceniem budynku mieszczącego się przy ulicy Kościuszki na mieszkania socjalne. W budynku mieści się 11 mieszkań umiejscowionych w trzech segmentach. Przy budynku również powstał nowy parking oraz chodnik.
Koszt inwestycji realizowanej w latach 2006-2007 to 748 267 zł. Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo budowlano-usługowe Elbud Bogusława Luranca z Brzeszcz. 28 sierpnia. Odbył się odbiór zadania pod nazwą Przebudowa ulicy Świętego Wojciecha. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 1 121 660 zł, w którym partycypowała kopalnia węgla kamiennego Brzeszcze Silesia w ramach szkód górniczych. Zadanie realizowała firma Drogi i Mosty, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bielsko-Biała. 2 września. Dożynki gminne. Starostami dożyny wybrano Halinę Moroń z Brzeszcz oraz Przemysława Szczerbowskiego z Jawiszowic. W Korowodzie przemaszerowało 16 pocztów sztandarowych reprezentujących instytucje i organizacje z naszego terenu, zaproszeni gościa, także wielu mieszkańców naszej gminy. Dzięki zaangażowaniu ogromnej liczby mieszkańców uroczystość miała niezwykle efektowny charakter. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele świętego Urbana w Brzeszczach. Potem barwny korowód z dętą orkiestrą strażacką z Jawiszowic na czele przemaszerował pod Lipki, gdzie bawiono się do późnej nocy. W paradzie szły poczty sztandarowe reprezentujące instytucje i organizacje społeczne z terenu gminy, wszystkie zespoły regionalne z naszej gminy, niosąc uwite na tę okazję dożynkowe wieńce, oraz zaproszeni goście i wielu mieszkańców gminy. Część artystyczną dożynek zorganizowano z dużym rozmachem. W zaprezentowanym pod Lipkami montażu teatralnym wzięło udział ponad 100 aktorów z gminnych zespołów regionalnych oraz oświęcimska grupa regionalna Hajduki. 8 września. Ponad 3000 osób bawiło się w sobotę 8 września podczas koncertów trzeciej edycji Rock Reggae Festival na stadionie Klubu Sportowego Górnik Brzeszcze. Zestaw muzycznych gwiazd, które odwiedziły Brzeszcze, utwierdził pozycję młodego festiwalu w gronie największych polskich letnich imprez muzycznych. Jednego wieczoru na stadionie Górnika wystąpiły aż 4 zespoły, które bez wątpienia zaliczyć można do gwiazd muzycznej pierwszej ligi w naszym kraju. Wawa Muffin, Farben, Lery, Akurat to zespoły, które wypełniają po brzegi sale koncertowe w całej Polsce i są ozdobami najbardziej renomowanych festiwali rockowych. Brzeszczańskiej imprezie dodała smaku również legendarna Brygada Kryzys, kultowa formacja lat 80. Wybór organizatorów okazał się trafiony. Pomimo deszczowej pogody pod sceną nie zabrakło bawiących się tłumów. 20 września. Zakończono przebudowę ulicy Szymanowskiego. Zadanie realizowało konsorcjum firm Resbud Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Eugeniusz Rezik, ulica Janowicka, Janowice jako partner główny, przedsiębiorstwo wielobranżowe Radek, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Cegielniana Bielsko-Biała. Koszt wyniósł 613 028 zł. Września. Grupa strażaków z Łęk-Zasola zajęła pierwsze miejsce podczas organizowanych w niedzielę 23 września drugich gminnych zawodów oldboyów. W tegorocznych zawodach, które zorganizowano w Łękach-Zasolu, wzięło udział 5 zespołów z Brzeszcz, Jawiszowic, Przecieszyna, Łęk-Zasola oraz Brzeszcz-Boru, łącznie około 50 osób. Zawody wygrali gospodarze. Na drugim miejscu uplasowała się brygada z Jawiszowic. Zmagania strażaków były bardzo efektowne. 29 pracowitym dniem była sobota 29 września. Wtedy na stadninie koni w Jawiszowicach odbyły się regionalne zawody konne w skokach przez przeszkody.
Ilość uczestników zaskoczyła wszystkich, jak podkreśliła dyrektor szkoły pani Grażyna Gawłowska. Najmilszą niespodziankę sprawiła uczennica klasy pierwszej naszego technikum hodowli koni, Aleksandra Ryt, która zdobyła najważniejszą nagrodę, Puchar Starosty Powiatu Oświęcimskiego. Cieszy się pani dyrektor Grażyna Gawłowska. Zawody rozegrano w 5 konkurencjach. Uczestniczyło 39 zawodników i startowało 48 koni z następujących klubów: LKJ Solec Bieruń, KJ Szarża Wolęcin, LKJ Ochaby, KJ Deresz Siemianowice, KJ Stara Piła Tychy, JKS Kasztanka Żywiec. Licznie przybyła publiczność, miała okazję uczestniczyć w ciekawych zawodach, zachwycić się pięknem i szlachetnością ruchów koni, dzielić z zawodnikami ich radości, ale i gorycz klęski. Chciałabym, aby zawody konne weszły na stałe do kalendarza imprez szkoły, dodaje dyrektor Gawłowska. 2 października. W kościele świętego Marcina w Jawiszowicach we wtorek 2 października uroczyście zaprezentowano nowoczesny system gaszenia pożarów. System został zainstalowany dzięki staraniom proboszcza parafii księdza Henryka Ząbka, dotacji z Unii Europejskiej oraz pomocy gminy Brzeszcze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jak i ofiarności samych parafian. We wtorkowe przedpołudnie instalator systemu firma Supo Cerber przeprowadziła prezentację działania systemu gaszenia pożaru za pomocą mgły wodnej. Kościół podzielono na 4 strefy gaśnicze, które wyposażono w czujniki uruchamiające w razie pożaru system wysokociśnieniowych dysz. Tych ostatnich w całym obiekcie zainstalowano około 450. Taki system umożliwia ugaszenie pożaru bardzo małą ilością wody. Podczas uroczystości, w obecności wielu zaproszonych gości oraz licznych wiernych, kanclerz kurii bielsko-żywieckiej ksiądz Stanisław Dadak dokonał poświęcenia systemu. 4-6 października. Dzwon z legendarnego brzeszczańskiego kościółka świętej Otylii powróci do Brzeszcz. Od 4 do 6 października z wizytą w tej sprawie w niemieckim Wiesbaden przebywali burmistrz Teresa Jankowska, proboszcz parafii świętego Urbana ksiądz Kazimierz Kulpa, ksiądz wikary Aleksander Smarduch oraz członek rady parafialnej Piotr Stawowy. Wizyta w Wiesbaden odbyła się na zaproszenie księdza proboszcza parafii świętej Brygidy Wiesbaden Matiasa Struta. Goście z Brzeszcz spotkali się z proboszczem, radą parafialną i przedstawicielami lokalnych mediów. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie umowy użyczenia dzwonu, którą parafowali proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętej Brygidy Wiesbaden.